Hej, uwałopcie konkurs na początku odcinka na włoski, który widzicie teraz na ekranie i żeby je wygrać, musicie koniecznie subskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapę w górę pod tym filmem oraz napisać jakikolwiek fajny, ciekawy, kreatywny komentarz wraz ze swoim nickiem. Hejowo wszystkim, ja jestem Dripcia i witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale, w którym, słuchajcie, będziemy czytać komentarze pod moimi filmami nikogo innego jak Juny13. Tak, Junka, słuchajcie, skomentowała mi kilka filmów ze swojego oficjalnego konta na YouTubie i jak wiemy, ona raczej tam po MSP, poza MSP swoimi statusami i księgą gości się nigdzie nie wypowiada, także no jest ciekawe, więc zaczynamy od pierwszego filmu, gdzie Junka zostawiła jakiś ślad po sobie. I PS, Juna13, bardzo ważne, jak to oglądasz, to proszę napisz do mnie na MSP, please. Napisałam do ciebie jakieś 500 wiadomości wcześniej. Więc idąc chronologicznie, pierwszy film, który skomentowała mi Juna, jest to Iluwater dodał mnie do znaj, po czym dostał bana. To była w ogóle śmieszny zbieg okoliczności, że jakoś dosłownie w tym samym dniu to zostało. Jak chcesz, możecie sobie oczywiście zobaczyć. I ten film jest z 12 czerwca tamtego roku. I słuchajcie, tutaj zjeżdżamy sobie i mamy Junkę, która napisała: dostał bana, a nie udawał jak zawija, usunęła się sama. Jeszcze raz, dostał bana, a nie udawał jak? Tu chyba miało być okej, jak ona się nazywała? Zazija? Usunęła się sama. Nieważne, nie rozumiem, o co chodzi, ale tak, Iluwatar dostał bana, więc tutaj temat po prostu numer jeden w życiu Juny i ja nie wiem, ona od 50 statusów cały czas o tej Zazii, naprawdę, no, ale w każdym razie tutaj właśnie pierwszy raz można powiedzieć, że stanęła w obronie Iluwatara, że nic nie udało, także dosyć poważny temat. Dalej idziemy do kolejnego filmu, usunięta osoba z topki powraca i chce zniszczyć Junę. Tak, więc nie pamiętam, o co chodziło, chyba że właśnie Zazii przywrócili to konto. I Junka skomentowała: kocham Zaza i Miechu poblokowali nas, choć od pow artach żądali, śmieszne, prawda, jaja sobie z graczy robili. Chyba miała być kochana, czyli że Zaza i Mieszko, tak, poblokowali ich, ale chcieli, żeby oni im odpowiadali, czyli tutaj kolejna aferka między nimi. Ciekawe, ciekawe, te dramki topki są całkiem. To jest odcinek z Aha! To jest odcinek z maja, czyli jeszcze wcześniej. A w ogóle jakbyście nie wiedzieli, to słuchajcie, Junka ma swojego YouTube'a, na którym ma 24 tysiące subskrypcji i zważając na to, że wstawiła 5 filmów, to jest to bardzo dużo. W ogóle nie wiem, czemu na przykład Juna nie nagrywa na YouTubie. Juna, przemyśl to, tak? Ja bym oglądała każdy film. Już widziałam wszystkie, jestem fanką. Nie no, a tak serio, to widać, wstawiała coś 3 lata temu i tutaj mniej więcej właśnie o tym, jak wbić te zwierzaki do topki, jak jest otwarcie fejmu, wbicie levela, czyli wiecie, jak na topkę przystało, nie? Fejm, zwierzaki, booster, dużo fejmu, jeszcze więcej fejmu, czyli normalka. No więc tak, niestety tutaj ona już nic się nie udziela, nic nie możemy się o niej w ogóle totalnie dowiedzieć. Wow, ma milion wyświetleń na tych filmach, więc szkoda, szkoda, bo ja bym, jak już mówiłam, chętnie coś w wykonaniu Junki zobaczyła. Jak chcecie, to możecie sobie ogarnąć ten kanał. I tak, w ogóle ostatni film, to... Nie wnikajcie w ten traktor, okej? Okay? Pamiętacie w ogóle, to jest za czasów, kiedy wszystkie te, wszystkie wstępy do moich filmów były właśnie tego typu, albo elo, elo, elo. Możecie napisać, kto pamięta. I to jest też film z czerwca, czekajcie. Dobra, to już było 10 dni później, także Juna tutaj maj, czerwiec, widać, drążyła się w mój kanał i zaczęła coś komentować. Okradałam innych, ujawiam całą prawdę. O czym był ten film? Chyba o tym, jak opowiadałam o swojej, nie wiem, przeszłości na MSP. Tak mi się wydaje, że to jest właśnie on. Dobra, więc zjeżdżamy sobie na dół, zobaczyć, co tutaj Juna napisała. Erika jest poważna graczka, nie ma powodu kłamać, tak samo jak ja, zbyt szanuję inny gracz i siebie, by udawać włamania i sztuczne afery robić. Pozdro. Ale nowocześnie Juna, jak na jej styl pisania jakiś wykwintny, no to tutaj zaszalała. Nie pamiętam, o co chodziło właśnie w ogóle z tą Eriką. Wiem, że była jakaś afera kiedyś, że jakaś laska skopiowała film od Eriki na... Eriki na polskim serwerze o SpongeBobie, ale nie wiem, czy, o czym ja tutaj mówiłam. No nieważne, w każdym razie tutaj Juna broni Eriki. Jak nie wiecie, to jest najpopularniejsza graczka i pierwsza osoba w top na niemieckim serwerze i ma też kanał na YouTubie. Wiecie, co mi się przypomniało? Ta piękna naklejka dla wspierających.
obcych I love you na 13. A jeżeli wy też chcecie mieć takie super naklejki typu I love you na 13 czy inne fajne rzeczy, Discord, więcej naklejek i te sprawy, to zajrzyjcie koniecznie do filmu o wspierających. Więc tak, no i tutaj Yuna pisze, że ona nie kłamie, że Yuna też nie kłamie, że szanuje graczy i właśnie nie chce udawać jakichś włamów i sztucznych afer robić, więc nadal Yuna trzyma swoje stanowisko, że ona jest dobra, a niektórzy no właśnie jakieś robią aferki, włamania, usuwają się, fame, zły, lewy wbijają i tak dalej, więc no tutaj też mamy jakieś do tego nawiązanie i ostatni już komentarz Yuny, także mieliśmy trzy, ale aż trzy komentarze do zabawy, także mam nadzieję, że kiedyś Yuna jeszcze mi skomentuje. Okej, moi drodzy, nastał ten czas, w którym rozwiązujemy konkurs grafowy i będziemy odbierać cały fame. Oczywiście, jak zawsze, jestem turbo szczęśliwa, bo uwielbiam wbijać level i coś czuję, że w końcu będziemy mieć 55. Także ja kupuję boostera i zaraz sobie przejdziemy do grafków i aktywności. Najpierw sobie odbierzemy awarda, bo widziałam, że tam jakiegoś zgromadziłam. Ogólnie mega dużo mi brakuje takich, że muszę mieć obejrzenia na filmach, lofki na pokoju czy na artbookach, także jak macie chwilę, możecie mi coś polubkować, to może pewnego dnia uzbieram te wszystkie awardy. Tutaj mam właśnie 250 lofków na luku, także dzięki za pozdro. Odbieramy to i mamy całe 1250 fejmu z tego, no, ale to zawsze coś. I tutaj teraz w skarbonce mamy prawie 5 milionów fejmu. Czajcie to? To jest tak dużo. Ja w sumie raz bym chciała tak zrobić, że na przykład zbierać skarbonkę cały rok, ale jestem chyba zbyt niecierpliwa na to. I przechodzimy w końcu do grafów. Uzbierało się ich, moi drodzy, 27 tysięcy, prawie równiutkie. I osobą, która wygrywa, jest Boska Dolores, także gratuluję Ci bardzo serdecznie wygranej i nowy konkurs grafowy zostanie zapowiedziany niedługo, nagrody będą super, także przygotujcie się na grafkowanie i oczywiście tutaj do Ciebie poleci nagroda, już Cię teraz dodam do znajomków i lecimy z otwieraniem najpierw tych mniej fajnych, dających dużo fame osiągnięć z gazetki. Jest to chyba jakoś kilkadziesiąt tysięcy. Słuchajcie, lecimy z wielkim momentem. 27 tysięcy grafów. 3,5 miliona fejmu razy 2 to będzie 7 plus jeszcze 25%. O my god, mój ulubiony moment, czyli te spadające gwiazdy, które są tak super satysfakcjonujące, że mogłabym otwierać je codziennie. Patrzcie, ile tego znowu jest. Ja za każdym razem, jak to otwieram, mam takie wow, bo jakby... Widzicie, ile tego jest. Serio, uwielbiam ten widok i naprawdę według mnie filmy z otwierania skarbonek czy czegoś są tak satysfakcjonujące, że ja nie mogę. Także dajcie mi znać, czy chcecie może opening jakiejś, nie wiem, długo zbieranej skarbonki z jakąś niesamowitą liczbą fejmu. Proszę Państwa, brakuje nam milionów. 1,7 do kolejnego levela, a w skarbonce jest prawie 7, także wow. I ogólnie jestem ciekawa, ile mi będzie brakować potem do levela. Obstawiam, że coś koło 25 milionów, może 22, także może być ciężko, ale to zobaczymy. I lecimy z 7 milionami, prawie dwa razy tyle, nie, prawie tyle samo, co ze skarbonki, nie, z magazynu. Nie wiem, czemu mi się to tak myli, dobra, nieważne. Mamy masę gwiazdek! O mój Boże! Lecimy. I nowy level! Nowy level! Halo, halo! Pokaż się, ja chcę mój nowy level. Pewnie nagrody będą świetne. Ale zobaczymy, bo w sumie to jest prawie pełny level, no co 5, to całkiem nieźle. I mamy jakiś właśnie unikat stary. A, mogę wziąć wszystkie, dobra, to bierzemy wszystko. Dobra, zgadujemy, ile mi brakuje do kolejnego levela. Jest to 15 milionów, w sumie jakoś pamiętałam, że wcześniej przeżyłam jakiś szok, ile mi brakowało do kolejnego levela, a też miałam trochę wbite, więc teraz w sumie jestem całkiem zaskoczona, bo nastawiłam się na minimum 20, także 15 nie jest tak źle, może to przy kolejnym konkursie grafowym wbije. I oczywiście dziękuję Wam wszystkim za dawanie mi grafów, czegokolwiek, oglądanie seków, pozder, wszystkiego, jesteście super, razem wbiliśmy ten 55 level i teraz lecimy po 60.